Francuskim oraz przybowskaletkiem. Jest on wzorowany na eksponacie z Muzeum w Paryżu. Co można jeszcze więcej powiedzieć? Jest wykonany z... Ciekawi tutaj strojów, które Państwo są ubrani. W takim razie my chcieliśmy po prostu zaszaleć i stwierdziliśmy, że po prostu nie będzie się przebierał tylko nasz syn, tylko wszyscy. Więc mamusia z trójką dzieci i na pełnym etacie postanowiła, że w tydzień uszyje pierwszy raz w życiu stroje i to zrobiła. Także przebraliśmy się po prostu za 15-wiecznych Polaków. Kiedyś byliśmy na takiej fajnej bitwie w Świecinie i tam właśnie było bractwo rycerskie. I bardzo nam się to spodobało. Postanowiłam po prostu przebrać się tak jak w tamtych czasach, kiedy było, jak to było? Ojczyzna, tak. I co mam jeszcze powiedzieć? Wykonane stroje są wykonane z tego, co zdołałam znaleźć. Czyli oryginalnie powinno być z lnu, wełny i tak dalej. Generalnie udało się. No i co mam powiedzieć? Jedynie butów nam brakuje. Brawa dla Państwa. Strój przedstawia suknię balową szlachcianki z lat 60. XIX wieku. Charakteryzuje ją szeroka spódnica. Może zacznijmy od pani Danuty. Dzień dobry. Przybywam do Państwa jako przedstawicielka arystokratycznych salonów. Konkretnie wzorowałam się na Izabeli Łęckiej, która to niby nie jest postacią historyczną, ale główną bohaterką znanej bardzo powieści Lalki, na której to motywach się wzorowałam, gdyż akcja powieści przypada na okres, z którego przygotowałam swoją suknię. Wzorowałam się mianowicie na epoce wiktoriańskiej i urodzie Izabeli Łęckiej, gdyż jestem równie śliczna jak ona. Chcę Państwu zaprezentować na sobie oczywiście modę żałobną, która pochodzi z okresu powstania styczniowego, a więc z lat 1861-64. Charakteryzuje się ona tym, że po raz pierwszy od XVIII wieku odeszliśmy od wzorowania się na modzie zachodniej. Została jedynie forma krynoliny, która została wprowadzona przez cesarzową Eugenię, żonę Napoleona III, która pragnęła ukryć swoją... 5 minut. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Marek Ptasiński. Jak pewnie Państwo poznają, jestem pasjonatem kultury Indian Ameryki Północnej. W zasadzie powinienem się przywitać w języku Indian Lakota, ponieważ taki strój mam na sobie, Lakota, czyli Sioux. Takie miłe powitanie w oryginalnie już w umierającym języku brzmi mniej więcej tak: Akeniuszki na łanczy apelota jaja dzielo kolapila. Postaram się w miarę krótko zaprezentować to, co mam na sobie, to, co ma w sposób jak najbardziej dokładny odzwierciedlać epokę. Właściwie nie lubię używać słowa strój i kostium, ponieważ strój i kostium to może być na bal albo... Dzień dobry, nazywam się Mirosława Gawryś. A moja suknia jest uszyta na wzór sukni wiktoriańskich.
epoki wiktoriańskiej. Był to okres od 1837 roku, kiedy w Anglii panowała królowa Wiktoria i kończy się w 1501 roku. Suknie te charakteryzowały się dużą ilością ozdób, koronek, mocno ściśniętych gorsetów. Niestety ja się tak nie poświęcę. Miejsca, żeby oddały i wydostać nogi poszkodowanego. Zgodność z epoką historyczną i też własnoręcznie wykonany strój. Oczywiście bardzo ważna była też prezentacja. Także wszystkie te aspekty były wzięte pod uwagę i jakby jury jednogłośnie uznało, że najciekawiej prezentowała się rodzina państwa Helbin. Oczywiście wszyscy po kolei byli osobno oceniani, ale również w grupie stanowili wyjątkowy zespół i zaprezentowali świetnie epokę, więc zapraszamy na scenę państwa Helbin. Brawa, brawa, czyli jest to pierwsze miejsce. Główna nagroda, jest to wycieczka do Bułgarii na 10 osób, na 10 dni, przepraszam, dla dwóch osób. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo się po prostu tego nie spodziewaliśmy, bo najważniejsza dla nas była po prostu zabawa, żeby zrobić coś po prostu całą rodziną. No i udało się. Dziękujemy ślicznie, naprawdę. Typowało tutaj panią Jessica Kubasiak. Urzekła nas historia tego stroju, którą pani prezentowała. Przede wszystkim prezentacja. Oczywiście strój jest bardzo ważny, ale wiemy, że ta epoka, XIX wiek i ten konkretnie żałobny strój był bardzo ważny w historii i to dziękujemy za wyszukanie takiego aspektu, gdzie historia łączy się z kulturą materialną i z historią. Także dziękujemy bardzo, zapraszamy. Zapraszamy na scenę. Drugie miejsce, czyli bon 200 zł ufundowany przez salon fryzjerski Visage Expert L'Oréal. Dziękuję bardzo. Dla mnie największą radością była możliwość wygłoszenia tutaj tej krótkiej przemowy. Najchętniej robiłabym to częściej. Może w przyszłym roku spróbuję znowu. Dziękuję wam bardzo. Nagrodą za trzecie miejsce jest bon w wysokości 150 zł ufundowany przez firmę Echo. Dziękuję bardzo. Nie spodziewałam się, że w ogóle zajmę jakieś miejsce. Dla mnie najważniejsze było po prostu to, że mogłam zaprezentować swój strój, który zrobiłam własnoręcznie. Oraz pokazać to, że historia jest ciągle żywa, że są ludzie, którzy interesują się historią na co dzień i że można coś z tym zrobić, że nie jest to tylko tak, że przyjdziemy do muzeum, o fajnie jest historia, ale że ktoś jest i pokazuje to na co dzień, że jest to coś. Chodźmy się temu. Thank you.
prawidłowa, kurwa. Mówi tak bez żadnej kudy. Thank you.